W211, konkretnie S211 kombi, wymieniamy filterek kabinowy. Nie chodzi mi o ten filterek kabinowy tutaj, to jest rzecz oczywista, ale w czterostrefowej klimie mamy jeszcze filterki kabinowe, dwa dodatkowe pod nogami pasażera, nad nogami pasażera, pod schowkiem. Filtry bardzo drogie, podobno mało kto wymienia. Kosztują około 250-300 zł komplecik. Stwierdziłem po niedawnym kupnie samochodu, że wypada też to zrobić. I przypadkiem na Allegro natknąłem się na filtry Kamoka. Komplecik taki sam. Zaraz właśnie będziemy patrzeć, czy to pasuje i co w ogóle się dzieje u mnie pod schowkiem. Bo podejrzewam, że może być tam masakra, nawet ściągnąc tą po ściągnięciu tej oto pokrywki. Widzimy trochę syfu. Zobaczymy, jak wyglądają stare filterki. Dodam jeszcze, że za te filtry Kamoki dałem 90 zł. Może nie jest to prestiżowa marka, ale lepiej za 9 dyszek założyć nowe filterki, niż jeździć z jakimiś starociami, bo 300 szkoda na kabinówki. No, występuje to tylko w czterostrefowej klimie, rzekomo. Filtry podobno znajdują się gdzieś tutaj, pod schowkiem. Patrzymy, co tu jest. Ok, są tutaj. To jest rzekomo to. Widziałem na jakichś tam zagranicznych YouTubach. Za chwilkę to wyciągamy. Przy okazji, jak ktoś ma problem z spadającym schowkiem, tutaj jest spowalniacz. A jak widać, tutaj jest linka zaczepiona o plastik. Łamie się taki haczyk od schowka, jakby ktoś nie wiedział. I tą linkę można zahaczyć tutaj o resztkę tego plastiku, właśnie tak jak tu widać. Wtedy schoweczek nam schodzi elegancko. No także wyciągamy tych dwóch drani i patrzymy, co się będzie działo. A więc filterki po wyciągnięciu. Nie jestem w sumie zaskoczony specjalnie tym widokiem. Jak widać, z tej strony trochę czystsze. Także no, tak to się prezentuje. Podejrzewam, że mogą kilka lat mieć. Tym bardziej, że są to filtry, które nie filtrują cały czas, a rzekomo po wciśnięciu jednego przycisku. I wtedy aktywuje się czujnik. I po wykryciu, że tak powiem, smrodu, one wtedy przepuszczają tędy. Także dużo smrodu nałapały, chyba patrząc. No tak się prezentują nowe Kamoki. Co prawda, choćby wagowo czuć, że te Kamoka to może lipa, no ale mówię, jest to nowy filterek, także tak więcej zrobi. No chyba, że to są takie ciężkie, bo tyle smrodu w nich siedzi, no też tak może być, nie wiem. W każdym razie mówię, duża różnica w wadze. Tutaj jak widać są też kierunkowe, także no. Zakładamy, będzie Fresh Air. Przed założeniem nowych dodam, że te oto to coś trzyma te filterki. Jak zobaczymy to od góry, to czy od dołu jak spojrzymy, to wysuwamy to w tą stronę, następnie w dół schodzi. A filterki mają takie cypelki tutaj, za które się łapie i się ciągnie. Wtedy filterki ładnie wychodzą.